Pod najwyższym napięciem. Dzień dobry, słuchają Państwo podcastu Pod najwyższym napięciem polskich sieci elektroenergetycznych, realizowanego we współpracy z portalem wysokienapięcie.pl. Tłumaczymy w nim, jak działa system elektroenergetyczny i rynki energii. Opinie ekspertów spółki wypowiadających się w podcaście nie są oficjalnym stanowiskiem PSE. Nazywam się Bartłomiej Derski, jestem dziennikarzem portalu wysokienapięcie.pl i będę mieć przyjemność poprowadzenia dzisiejszej rozmowy. Sprowokowała mnie do niej pewne spotkanie 2 lata temu pod stacją ładowania gdzieś na północy Norwegii, gdzie dotarliśmy autem elektrycznym. Obok ładował się Robert, Norweg, który mieszkał niedaleko. I od rozmowy o samochodach elektrycznych przeszliśmy szybko do energetyki. Nasz rozmówca wyciągnął telefon komórkowy, na którym pokazywał mi, ile właśnie w tym momencie zużywa się energii elektrycznej w jego domu, ile zużywał w ostatnim dniu, tygodniu, miesiącu, wszystko na wykresach, w danych. Opowiadał też o tym, że ma aplikację szwedzkiej firmy, dzięki której zmienia sprzedawcę energii kilka razy nawet w ciągu miesiąca, w zależności od tego, gdzie akurat taniej jest w stanie kupić tą energię, że jego samochód komunikuje się z tym systemem, więc on mówi tylko, do której godziny ma być naładowany, a sam system już decyduje, w których godzinach to auto będzie się ładować, tak aby korzystać z jak najniższych taryf. Akurat wtedy zainstalował sobie fotowoltaikę na dachu i pompę ciepła i także podłączał je właśnie do tego systemu, aby one także nagrzewały mieszkanie wtedy, kiedy na przykład świeci słońce, czy jest tańsza taryfa na prąd. No i wróciłem po tej ciekawej historii do Polski, do naszych realiów, gdzie 2 razy do roku w przeciętnym mieszkaniu inkasent przychodzi i fizycznie sczytuje licznik. Na tej podstawie powstają prognozy, w oparciu o które płacimy rachunki za energię elektryczną, gdzie zmiana sprzedawcy energii ciągnie się tygodniami, a czasami i miesiącami. Pomyślałem sobie, że w takim razie jeszcze wiele lat nas dzieli, zanim dotrzemy tam, gdzie są już Norwedzy, i stąd też pomysł na dzisiejszą rozmowę, bo będziemy rozmawiać z 2 ekspertami, którzy mają nas właściwie doprowadzić w pewnym sensie tam, gdzie Norwedzy już byli 2 lata temu, dzięki nowym rozwiązaniom. Moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Zadworny, kierownik Wydziału Realizacji Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Lesław Winiarski, kierownik projektu OIRE, czyli Operatora Informacji o Rynku Energii. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam. I właśnie od tych 2 skrótów CSIRE i OIRE moglibyśmy zacząć. Jeżeli mógłby pan Lesław Winiarski opowiedzieć na początek o tym, czym w ogóle jest Centralny System Informacji o Rynku Energii i czy go potrzebujemy. Centralny System Informacji Rynku Energii z założenia jest systemem informatycznym, który ma wspierać realizację procesów rynku energii elektrycznej w Polsce, w szczególności procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę. I drugie jego główne zadanie to gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji rynku energii, w szczególności danych pomiarowych energii elektrycznej z krajowego systemu elektroenergetycznego. Co zmieni w takim razie ten system w życiu przeciętnego Kowalskiego, który na dzisiaj ma po prostu umowę na sprzedaż energii elektrycznej podpisaną z jedną albo z drugą firmą? W większości nie zdecydował się jeszcze na zmianę sprzedawcy, bo zwykle to trochę przerasta jego możliwości wyobrażenia sobie papierologii, jakiego czeka, czy czasu zmiany sprzedawcy. Rozumiem, że to ma się zmienić. Tak, założeniem projektu, który realizuje PSESA, jest wprowadzenie nowych rozwiązań dla rynku energii elektrycznej, w szczególności z punktu widzenia odbiorcy końcowego, jakim jesteśmy między innymi my wszyscy w naszych gospodarstwach domowych, będzie to, że system CIRE zapewni im dostęp do danych pomiarowych energii elektrycznej dotyczących zużycia, poboru, tudzież produkcji w przypadku prosumentów w naszych domach i mieszkaniach. A jednocześnie system będzie wspierał procesy rynku energii realizowane przez tak zwane podmioty profesjonalne, co w konsekwencji również przełoży się
na polepszenie, w szczególności przyspieszenie pewnych procesów zachodzących na rynku energii, w szczególności procesu zmiany sprzedawcy. Chcemy docelowo, żeby ten proces mógł być realizowany technicznie w czasie nie dłuższym niż jedna doba. A dzisiaj mniej więcej jak długo zajmuje zmiana sprzedawcy? Obecnie zmiana sprzedawcy trwa minimum 21 dni kalendarzowych, co wynika z regulacji, które obecnie funkcjonują. Andrzej Zadworny, kierownik Wydziału Realizacji CESIRE. Jest to proces dosyć skomplikowany. Warto przy tym zwrócić uwagę, że ten proces jest realizowany w sposób różny na obszarze różnych operatorów systemów elektroenergetycznych. Jest to związane nie tylko ze standardami wymiany informacji, które obowiązują u tych operatorów, ale również systemów informatycznych, które utrzymują i które wymagają na przykład wskazania innych atrybutów w obszarze Warszawy, a innych atrybutów w obszarze Gdańska. Czyli jednym słowem mamy dzisiaj na terenie Polski kilku operatorów systemów dystrybucyjnych, czyli te firmy, które fizycznie dostarczają energię elektryczną do domu, kilkudziesięciu aktywnych sprzedawców energii. I problem w zmianie sprzedawcy dzisiaj polega na tym, że każda z tych firm posługuje się innym zestawem danych, innymi systemami informatycznymi, innymi interfejsami wymiany danych, co ten projekt, który Państwo realizujecie, ma ukrócić i dać taką jedną otwartą platformę wymiany danych pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Dokładnie tak. Naszym celem jest zestandaryzowanie tych procesów oraz ułatwienie po prostu ich realizacji. Warto przy tym jeszcze zwrócić uwagę, że nawet ten sam operator systemu elektroenergetycznego potrafi mieć różne oddziały, które mają różne standardy i różne systemy. Więc nie skupiamy się tutaj tylko na tej wielkiej piątce czy szóstce operatorów na terenie Polski, ale również na poszczególnych oddziałach, które funkcjonują w ramach tych operatorów. A teraz, jeżeli popatrzylibyśmy na ten system z punktu widzenia całej elektroenergetyki, firm energetycznych, czyli od strony biznesowej, co da biznesowi ta zmiana na rynku? Przede wszystkim zmniejszy koszty wejścia na rynek czy korzystania z danych i informacji rynku energii, które są niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej, w szczególności sprzedawców energii elektrycznej, ale liczymy również na to, że wkrótce już pojawią się nowe podmioty na tym rynku energii elektrycznej, które będą świadczyć również dodatkowe czy inne usługi, udostępniane również czy oferowane odbiorcom końcowym energii elektrycznej. W związku z tym nasze rozwiązanie jakby udostępni jednolity interfejs dostępu do tych informacji, w szczególności danych pomiarowych. A trzeba pamiętać, i takie są też doświadczenia z innych krajów czy przedsiębiorstw, z którymi konsultowaliśmy też nasze rozwiązanie, że właśnie dostęp do danych pomiarowych energii elektrycznej, w szczególności tak zwanych profili pomiarowych, czyli informacji o przepływach energii elektrycznej w podziale na poszczególne godziny czy też okresy 15-minutowe, jest bardzo ważnym elementem niezbędnym do oferowania nowych produktów na rynku energii elektrycznej. Czyli jednym słowem, jeżeli dzisiaj ja w domu pracuję na co dzień i zużywam energię elektryczną w dużych ilościach w ciągu dnia, wieczorami na przykład wychodzę albo nie gotuję, mam w miarę płaski profil zużycia, czyli podobną ilość energii zużywam przez całą dobę, to sprzedawca mógłby mi zaoferować inną taryfę, inną stawkę niż mój sąsiad, który ma taki tradycyjny model zużycia energii elektrycznej, czyli rano ma taki szczyt, bo gotuje wodę, kąpie się, wychodzi do pracy, wraca dopiero wieczorem, wtedy włącza piekarnik i też jest znowu szczyt zapotrzebowania, bo wtedy pewnie też inaczej muszą pracować elektrownie, po innej cenie kupimy energię elektryczną, tak? Więc te stawki mogą być też inne. Czy dobrze to rozumiem? Dokładnie tak. Dodam jeszcze do tego, że planujemy umożliwić udostępnianie swoich danych na przykład potencjalnemu sprzedawcy po to, żeby na podstawie naszego profilu historycznego był w stanie przedstawić nam lepszą ofertę dopasowaną do naszych indywidualnych potrzeb. A teraz, jeżeli popatrzymy na tą nowoczesną energetykę, czyli za chwilę będziemy mieli w większości domów pompę ciepła, będziemy mieli ogrzewanie elektryczne, takie bardziej tradycyjne, samochody elektryczne w garażu, to czy to coś zmieni w przypadku takich odbiorców? No i oczywiście fotowoltaikę na dachu. Należy pamiętać, że dzisiaj większość odbiorców, jak i również właśnie tych podmiotów profesjonalnych w ogóle nie ma żadnych informacji na temat profilu zużycia, tudzież produkcji energii elektrycznej przez odbiorców. W związku z tym jakby podejmowanie decyzji
co należy zrobić, w ogóle nie ma żadnych podstaw w danych czy informacjach, które byłyby dostępne. I to, o czym Pan mówił, zakładamy, że właśnie będzie możliwe dzięki dostępowi do danych pomiarowych przechowywanych w formie tych profili pomiarowych. Brak informacji wydaje się, że uniemożliwia podejmowanie jakichkolwiek racjonalnych decyzji i optymalizacji swojego jakby portfolio zarówno zakupu, tudzież ewentualnie inwestycji w produkcję energii elektrycznej właśnie przez fotowoltaikę, czy też pompy ciepła, czy inne urządzenia i instalacje, które odbiorca chciałby zainwestować. Dzisiaj więksi odbiorcy energii, taki biznes, sklepy, przemysł, są w stanie już sami zarabiać na rynku energii elektrycznej poprzez oferowanie na przykład usług obniżenia swojego zapotrzebowania na moc w wybranych godzinach. Kiedy na przykład mamy mało generacji wiatrowej, a wysokie zapotrzebowanie. Czy dzięki temu systemowi może się okazać, że Kowalscy też otrzymają taką ofertę zarabiania na rynku energii na przykład za 3-4 lata, że także na przykład moja pompa ciepła w domu będzie mogła na przykład wyłączyć się na 2 godziny, nie pobierać energii, a ja dostanę za to wynagrodzenie? Warunkiem technicznym dla świadczenia tego rodzaju usług, i to nie tylko w warunkach polskich, ale dowolnego rynku energii elektrycznej, jest właśnie możliwość zmierzenia energii elektrycznej w dosyć krótkich okresach czasowych. Wdrożenie operatora informacji rynku energii jest, można powiedzieć, zsynchronizowane czy powiązane z dodatkowym przedsięwzięciem infrastruktury Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, polegającym na instalacji tzw. liczników zdalnego odczytu, popularnie nazywanymi smart meterami, tudzież licznikami inteligentnymi. To zadanie będzie zadaniem operatorów systemów elektroenergetycznych, natomiast PSSA będzie odpowiedzialne i będzie się głównie skupiać na zbudowaniu centralnego systemu informacji rynku energii, który umożliwi wykorzystanie informacji rejestrowanych przez te inteligentne liczniki. Panowie, a skąd w ogóle pomysł na to, aby wprowadzić ten centralny system informacji o rynku energii? Możemy powiedzieć, że niestety nie jesteśmy tutaj aż tacy super odkrywczy, dlatego że po prostu przyglądaliśmy się, jak rozwijają się rynki energii elektrycznej, w szczególności rynki energii elektrycznej w Unii Europejskiej. No i okazało się, że proponując rozwiązanie centralnego systemu informacji rynku energii elektrycznej, nie jesteśmy wcale pionierami. Dużo wcześniej analogiczne czy bardzo podobne rozwiązania powstały na innych rynkach energii. Możemy tutaj przytoczyć przede wszystkim rozwiązanie w Danii, Norwegii czy Finlandii. Tamte rozwiązania są już uruchomione bądź będą uruchomione za chwilkę i są też już doświadczenia pozytywne z uruchomienia takich rozwiązań. W związku z tym analiza potrzeb też krajowych i możliwości w naszym kraju doprowadziła do takich wniosków, że również u nas takie rozwiązanie się sprawdzi i przyniesie liczne korzyści dla rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce. Warto też przyjrzeć się statystykom z Europy w zakresie na przykład procesu zmiany sprzedawcy, gdzie od czasu unbundlingu z 2007 roku, czyli uwolnienia rynku energii elektrycznej w Polsce, sprzedawcę zmieniło 900 tysięcy odbiorców, zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki. Dla porównania, tylko w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii sprzedawcę zmieniło 6 milionów gospodarstw domowych, co stanowi około 20% tamtejszych gospodarstw. Więc widać, że przepaść jest bardzo duża i to, co udało się w innych krajach osiągnąć w przeciągu jednego roku, nam się nie udało tego osiągnąć w przeciągu 13 lat. Świadczy to o tym, że coś na tym rynku jednak jest nie tak i naszym zdaniem centralny system informacji rynku energii pozwoli rozwinąć mu skrzydła. To powiedzmy teraz w takim razie o tym, jak to będzie technicznie funkcjonować. Od licznika po operatora. Rozwiązanie jest zaprojektowane w ten sposób, że energię elektryczną będą mierzyć liczniki zdalnego odczytu, czyli tak zwane inteligentne opomiarowanie. Dane pomiarowe i inne informacje rejestrowane przez te liczniki będą zbierane przez operatorów systemów elektroenergetycznych, czyli rozumiemy tu operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego. Zbierane w czasie rzeczywistym, czyli sekunda po sekundzie. Raczej nie. Ze względu na możliwości techniczne, ale również optymalizując pewne koszty budowy takiej infrastruktury, w tej chwili zdecydowano, że zbieranie tych danych pomiarowych będzie w trybie dobowym. Czyli co najmniej
raz na dobę, tam gdzie to możliwe, być może częściej. I w kolejnym kroku, czyli po tym jak operatorzy pozyskają te dane, dokonają również w swoim zakresie pewnego procesu weryfikacji tych danych, ich poprawności, ich zebrania, kompletności, dane będą przekazywane do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Również planujemy, że będzie to przekazywanie w cyklach dobowych. Po ich przekazaniu do CIRE będą one gotowe i możliwe do pobrania przez innych uczestników rynku energii elektrycznej, w szczególności sprzedawców energii. Jeżeli chodzi o obowiązki sprzedawców, w gruncie rzeczy one będą podobne jak do tej pory. Zmieni się tylko sposób komunikacji, gdyż nie będą oni musieli się komunikować z różnymi systemami, z różnymi operatorami, tylko z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii. Procesy będą realizowane według, zgodnie zresztą z ustawą, z projektem ustawy UC17, według standardów wymiany informacji. Na chwilę obecną zidentyfikowaliśmy około 50 procesów podstawowych rynku energii, które powinny być za pośrednictwem tego systemu realizowane. W kwestii danych pomiarowych zwróciłbym uwagę na istotną rzecz, która w tej chwili ma niestety miejsce, że często sprzedawcy rozliczają odbiorcę według niespójnych danych, niezgodnych z tym, według których operator rozlicza odbiorcę za usługi dystrybucji energii elektrycznej. W momencie wdrożenia CIRE jedynym źródłem informacji do dokonywania tych rozliczeń będą dane zarejestrowane w tym systemie, co pozwoli na ich zgodność na rozliczeniach za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. A kto będzie w takim razie mógł korzystać z tych danych? No bo będą to w pewien sposób dane wrażliwe, mówiące o tym, kiedy dokładnie ja w swoim domu zużywam energię, czyli też między innymi, czy jestem w tym domu, czy jestem poza nim. Na pewno z tych danych będą mogły korzystać podmioty, które są do tego prawnie uprawnione. To będą oczywiście operatorzy systemów dystrybucyjnych, jak również sprzedawcy, którzy muszą mieć dostęp do danych dotyczących pomiarów, aby móc rozliczać odbiorcę. Dodatkowo odbiorca ma możliwość udostępnienia swoich danych dowolnie wybranemu podmiotowi. Będzie mógł to zrobić za pomocą dedykowanego do tego portalu, gdzie będzie określał, jakie dane, na jaki okres czasu mogą być udostępnione na przykład nowemu sprzedawcy, jak i również dowolnej osobie, której te dane chcielibyśmy udostępnić. I rozumiem, że ja też będę mógł zajrzeć na jakiś portal, zalogować się tam i sprawdzić, kiedy i ile energii zużywam, być może też pod kątem tego, aby nieco jej oszczędzać. Jest to podstawowe założenie naszego rozwiązania, że odbiorcy energii uzyskają dostęp do swoich danych pomiarowych. Tak naprawdę do wszystkich informacji rynku energii dotyczących poszczególnych odbiorców, które będą zarejestrowane w Centralnym Systemie Informacji Rynku Energii. Czy w takim razie, jeżeli mam kilka mieszkań, swoje podstawowe, być może gdzieś jakieś wakacyjne, albo mieszkania, które wynajmuję, to czy w takim razie logując się do tego systemu będę mógł zobaczyć wszystkie mieszkania w jednym miejscu? I podobnie, jeżeli mam firmę, mam kilka oddziałów, czy także jako przedsiębiorca będę mógł zobaczyć, jakie jest zużycie energii, czy jaką mam w tej chwili taryfę w poszczególnych punktach poboru energii? Zgadza się. Odbiorca logując się na konto jako osoba fizyczna będzie miał dostęp w jednym miejscu do wszystkich punktów poboru energii, które są z nim związane, czyli do wszystkich lokali, w których jest dostarczana energia elektryczna. Co więcej, poza danymi pomiarowymi też zwrócę uwagę, że będzie miał dostęp nie tylko do tych danych godzinowych bądź 15-minutowych, ale również dostęp do informacji na temat ważnych, zawartych w danym momencie umów na świadczenie usług dystrybucji, czy umów sprzedażowych, czy też grupy taryfowej oraz mocy umownej. W przypadku przedsiębiorcy również taka możliwość będzie istniała. Wszystkie dane na temat jednego przedsiębiorstwa będą zawarte w jednym miejscu. Dodatkową korzyścią będzie możliwość rozliczania sprzedaży w formie przedpłatowej. System CIRE umożliwi realizację takiego procesu. Czyli na przykład, jeżeli ja wynajmuję komuś mieszkanie, to mogę powiedzieć, że to ten najemca musi po prostu płacić za energię elektryczną, aby ją dostarczano do lokalu, czyli nieco ograniczam swoje ryzyko związane z tym wynajmem mieszkania. Dokładnie tak. Musi zasilić konto w momencie, gdy, nazwijmy to, kredyty zostaną wyczerpane, nastąpi przerwa w dostawie energii. Informacje o projekcie OIRE są dostępne na stronie internetowej PSE pod adresem www.pse.pl/OIRE. A w takim razie ja jako dziennikarz, bo też jestem tym żywo zainteresowany, czy państwo będą udostępniać dziennikarzom, naukowcom,
ministerstwu, bo to w końcu są wszystko podmioty zainteresowane, jakieś zagregowane dane, aby można było z tego wyciągać wnioski, na przykład na temat tego, jak zmienia się zużycie energii u poszczególnych grup podmiotów w Polsce. Tak, jest również założeniem naszym, że dzięki temu, że w końcu te dane pomiarowe energii elektrycznej z obszaru Krajowego Systemu Elektroenergetycznego będą zgromadzone w jednym repozytorium, które pozwoli na prowadzenie kompleksowych i wiarygodnych analiz, to założyliśmy, że zagregowane dane pomiarowe, to znaczy takie, z których nie można w żaden sposób wydedukować informacji odnośnie pojedynczych odbiorców energii elektrycznej, powinny być udostępniane właśnie podmiotom rynku energii, również analitykom czy dziennikarzom zainteresowanym działaniem rynku w celu prowadzenia różnego rodzaju analiz i weryfikacji działania rynku. No właśnie, bo mówimy tutaj o takich danych, no tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, wrażliwych. Rozumiem, że one będą chronione, tak? Dostęp będę miał ja, no, mój sprzedawca energii, ewentualnie osoba, którą ja jasno upoważnię. Rozumiem, że za ochronę tych informacji będzie także odpowiadać ten centralny system i no, PSE jako operator informacji, tak? Od początku projektu przyświeca nam tak zwana idea security by design oraz idea czy zasada dotycząca ochrony danych osobowych privacy by design. W związku z tym nasze rozwiązanie od początku jest projektowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej, odpowiedniej i wysokiej ochrony informacji, które dotyczą poszczególnych odbiorców energii elektrycznej, w szczególności osób w gospodarstwach domowych. Dlatego też jesteśmy tutaj spokojni, że będziemy mogli zaoferować rozwiązanie odpowiednio chroniące informacje pomiarowe przed nieuprawnionym dostępem. Porozmawiamy w takim razie o pieniądzach. Czy jeżeli będę chciał skorzystać z tych danych, czyli zobaczyć, ile energii zużywam, albo jeżeli upoważnię jakąś firmę energetyczną do tego, aby spojrzała w moje dane i na tej podstawie przedstawiła mi ofertę sprzedaży energii, to czy dostęp do tych danych będzie płatny? Dostęp zarówno do własnych danych, jak i do danych, które udostępniamy innym podmiotom, będzie bezpłatny. Co więcej, w ogóle korzystanie z systemu CSIRE, tutaj też myślę o podmiotach profesjonalnych, o uczestnikach rynku typu sprzedawcy oraz operatorzy systemu dystrybucyjnego, również bezpłatnie będą mieli dostęp do tego systemu. A teraz od drugiej strony, jeżeli moglibyśmy jeszcze o tym powiedzieć, bo sama budowa tego systemu mi jako obserwatorowi z boku no, przypomina co najmniej informatyzację ZUS-u czy kilka innych ogromnych projektów informatyzacji w naszym kraju. Czy to porównanie jest uprawnione? Czy to będzie tak gigantyczny projekt? No i na jakim etapie w ogóle ten projekt dzisiaj się znajduje? Ciężko jest mi wypowiedzieć się na temat skomplikowania systemu ZUS, aczkolwiek na pewno system, który budujemy, jest bardzo rozbudowany, będzie zawierał bardzo wiele procesów. Między innymi dlatego już podjęliśmy w tej chwili współpracę z kluczowymi interesariuszami rynku celem doszczegółowienia zakresu danych przekazywanych do systemu, sposobu ich przekazywania oraz ograniczenia tego przekazywania tylko do danych niezbędnych. Chodzi, jak rozumiem, o też pojemność serwerów, tak? Koszty przechowywania i przetwarzania tych danych. Tak, nasze rozwiązanie będzie jednym z największych rozwiązań w sektorze rynku energii elektrycznej, natomiast będzie z kolei pewnie mniejsze niż rozwiązania w branżach telekomunikacyjnych czy bankowych. Także nie jest to też rozwiązanie, które byłoby niemożliwe czy bardzo trudne do zrealizowania, aczkolwiek rzeczywiście szacujemy, że w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jest prawie 16 milionów odbiorców. Łącznie tak zwanych punktów pomiarowych energii elektrycznej około 17,5 miliona, które powinny być zarejestrowane w Centralnym Systemie Informacji Rynku Energii i dla których powinniśmy gromadzić, przetwarzać i udostępniać dane pomiarowe energii elektrycznej. No, łatwo sobie przeliczyć, ile to poszczególnych rekordów będzie w skali miesiąca, roku czy kilku lat. Także w sumie rozwiązanie będzie duże, ale znane są na rynku, a w szczególności na świecie, rozwiązania o podobnej skali, ale nawet większe. Prowadziliśmy również analizy techniczne do dostępności takich rozwiązań i wiemy, że większe, można powiedzieć, rozwiązania były zbudowane na przykład w Japonii.
Kiedy w takim razie możemy się spodziewać, że ten system zacznie działać i ja w końcu i Państwo słuchacze także będziemy mogli sprawdzić, ile i kiedy zużywamy energię elektryczną we własnych domach czy w firmach? Projekt wdrożenia operatora informacji rynku energii oraz zbudowania i uruchomienia centralnego systemu informacji rynku energii wymaga odpowiednich zmian prawnych. Aktualnie toczy się proces legislacyjny. W projekcie przepisów zawarto zobowiązanie do uruchomienia centralnego systemu informacji rynku energii w ciągu 36 miesięcy od daty wejścia w życie odpowiednich przepisów. Czyli w takim razie, no nie wcześniej niż za 3 lata z kawałkiem ten system zacznie funkcjonować. Jest to, myślę, dość pozytywna perspektywa jak na wyzwania, przed jakimi państwo i nasza energetyka stoi. Bardzo serdecznie dziękuję panom za rozmowę. Państwu polecamy oczywiście pozostałe podcasty Pod Najwyższym Napięciem, które mogą Państwo odsłuchać na platformach streamingowych, i do usłyszenia podczas kolejnej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pod Najwyższym Napięciem.